to zlewiska zostały. Po pochodzi nie ma śladu. Ale wiecie co, zobaczę czy tu są ryby jakieś uwięzione. Bo dzisiaj oglądałem... O, pytanie jak tu jest głęboko. Dzisiaj oglądałem film u Moniki Pastrykiewicz i ona pokazywała w takich oczkach wodnych ryby uwięzione właśnie. Nie wiem, ale tu chyba w wyższych gumiokach. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Aha, oczywiście wpadajcie do Moniki na kanał. Bardzo ciekawe przyrodnicze filmy. Monika też jeździ, sprząta swoją okolicę. Słuchajcie, mam ptaszki. Nastawiłem się na masę śmieci. A tu nic nie ma. Woda niczego nie zostawiła. O, kaczki. Kaki. Poziom wysoki. Wędkarzy jeszcze pewnie nie było. Chociaż kto wie. Może takie śmieci chociaż nie? Po wędkarzach? Nie, nie, oczywiście żartuję. Wolałbym nie. Kurde, ale kaczek. No kaczki to mają raj. Zalało ich. Jeszcze więcej kaczek. Zalało im masę terenu, to korzystają. No stanowiska wędkarskie ewidentnie zalane. Tego tu nie było. Opałowe przypłynęło. Jak widzicie. Jest pierwszy śmieciuch. Tu jest, oj, żebym nie wpadł. Żeby mi no nie wpadł. Tu jest pierwszy foliok. Mamy to. Okej, okay, ale to strzela pod nogami w ogóle. Tu są jakieś... A wiem, to jest ta roślinność wodna. No tutaj została w jednym miejscu skupiona. Takie paprocie wodne takie. O, tutaj to jak rzęsa porasta. Tutaj ten... No, porastało. Lustrowody, nie? Tam jeszcze widać trochę tego zostało. Ja idę dalej, zobaczymy co tam jest. O, wody jest dobrze. 1,5 metra na plusie. Tu jest miejsce, gdzie likwidowałem i zlikwidowałem wysypisko śmieci. Właśnie tutaj, jestem z tego dumny. No to szukamy następnych. Tu coś woda przyniosła. Nie wiem co to jest. O kurczę. A wiem co to jest, tylko muszę dobyć rękawiczkę. To jest nic innego jak walizka z elektronarzędzia. Ale ładnie. To nie jest po ostatnim wylewie wód, że tak powiem. Bo jest, zobaczcie, jak korzeniami złapane. Ja po prostu wcześniej tego nie widziałem. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale, prawda? Także wpada do taszki i znika. Co by nie mówić, jest tutaj pięknie. O, ho, ho, jest pierwszy osadzony słoiczek. Okej, mamy to, a tutaj już wpadł żuberek, bo żuberek musi być zawsze. To tak jak zawias, jak się jest na magnesie, musi być zawsze, to tak żuberek musi być w terenie zawsze. Tu jest butla po wódeczce, ale tam nie dojdę. Tam widzę, że się śmieci zgromadziły, ale to niestety woda musi opaść. Jest po prostu magicznie. Wiatr super wieje, a to taki ciepły wiaterek. Naprawdę jest genialnie. Idę nad samą Wisłę. Zobaczymy, co tam jest. Cały ten teren, który teraz wam pokazuję, był pod wodą. Calutki, ale piękny wiaterek, taki jesienny. Tam jest następna butelka. Chyba dobrze widzę. Chyba dobrze widzę. Jest tu tych mętów, ale śmieci bardzo mało. O, kaczka znowu uciekła. Tutaj zobaczcie, wszystkie te drzewa, które tu są. Chyba woda przyniosła, albo wiatry wywróciły. Bo tego nie było tutaj. A jest. O, tego wszystkiego nie było. To musiało polecieć teraz.
ale to chyba wiatr zrobił spustoszenie. No nie wiem. Tak czy inaczej, wejdę tutaj, zobaczę. Patrzcie, jakie piękne żołędzie. Trzeba będzie z dziećmi się wybrać na zbieranie żołędzi i kasztanów i robić ludziki z zapałek oczywiście. Jak to tu wygląda? Jest super. Śmieci nie ma praktycznie. Tam butelka pływa. Tylko nie wiem, czy ja ją podejmę. Jeszcze mi ucieka w dodatku. A nie chciałbym się, wiecie, skąpać. No. Ona i tak zostanie tutaj gdzieś osadzona. Jak to zrobić? No. Tu wbijemy piętę. No nie, dobra. Przyjdę po nim, jak woda opadnie, bo nie chcę się skąpać. Utopić to się może nie utopię, ale zobaczcie, tu jest grzyb jakiś. Grzybek. Nie zrywam, bo nie wiem. O, i orzechy. Patrzcie, tu jest orzech włoski. O, tu jeszcze zamknięty. Tu jest wypadł. Czyli, że są orzechy. A orzechy są dla kogo? Dla ptaków, ale też bardzo dobrze się palą te łupinki. Dobrze, to ja sobie tutaj przyjdę, widzicie, i będę zbierał orzechy. Potem miażdżę je sobie młoteczkiem i skarmiam ptaszki przez zimę. Elegancko, fajnie. Te, co mam, to już biorę oczywiście, a po resztę przyjdę. A żołędzi nie zbieram, bo żołędzi jest tutaj masa. Oczywiście, jak są żołędzie, to są i sujki, których też jest masa u mnie, no bo nie wiem, czy wiecie, żołędzie są ogólnie trujące, ale sujki radzą sobie z nimi, są odporne na te tam substancje, które są zawarte w żołędziach, bo na przykład kury nie mogą mieć żołędzi, a sujki mogą. Tu jest Wisła, idziemy zobaczyć, co tam słychać. Ściana z rdestowców, widzę, że jest miejscami poprzerywana. Ja już stąd widzę, jaki syf się osadził tutaj. Tylko spójrzcie na tych rdestowcach, one zadziałały jak filtr. Widzicie to? O. Patrzcie. To wszystko popłynęło w kierunku Morza Bałtyckiego. No niestety. Tak to wygląda, wszechobecny plastik. Ale ile mogę, tyle pozbieram. Chociaż taka część nie popłynie dalej. Patrzcie, worki jakieś. No jest masakra. Dobra, teraz będę się tym zajmował. A tymczasem... O kurde, ja myślałem, że to jest ziemia. A to jest takie... Taka roślinność ugnieciona. O, tu jest po farbach kabę. Ten. Tyle zostało z... No, jak to się nazywa? Z wiaderka. Na brzeg. No, Wisła ma bardzo podniesiony poziom w stosunku do tego, co było już niedawno. Jest grubo. Widzicie, tam powiewają flagi. Tak to wygląda. Dobra, ja nie gadam, zabieram się za zbieranie tego, co tu mam, żeby nie płynęło dalej i odezwę się, jak coś tam podziałam. Tu jest jeszcze jedno. Tu już jest czyściutko. Z tego małego terenu mamy całą torbę plastiku, całą jedną szklaną butelkę z kubusia, innego smakusia. A idziemy dalej. Tu już widzę. O, po jakimś kiwi czy innych mirabelkach. Także jest pewna obawa, wiecie, że ja tu bardzo szybko zapełnię te trzy siatki, ale w gruncie rzeczy po to tutaj przyszedłem, nie? Także troszkę sobie pozbieramy, troszkę mniej poleci w dół rzeki, a i tak trzeba przyjść na wiosnę. Tutaj jak rdestowców nie będzie, tego śmieci, jak nie będzie rdestowców, to trzeba przyjść i ten mój odcinek Wisły tutaj
gruntownie znowu posprzątać, bo jak wiecie, było sprzątane, ale niestety przybór wody robi swoje, porywa to, co wiecie, rzeczki, stróżki, kanały porywają w miastach i niosą do Wisły. Rzeki pokroju Białka, Iłownica, Łękawka, to wszystko się tutaj osadza. A jest to, powiem wam, ładnie zmielone. Kurde, jak ta rzeka to mieli wszystko, to się w głowie nie mieści. Ale nic, dla mnie to jest forma sportu i rekreacji. Troszkę będzie czyściej, wiadomo. To jest takie, no, to by trzeba przejść całe oba brzegi Wisły, wiecie, żeby ogarnąć to i kilkaset tirów śmieci sprzątnąć. Ale nic, przynajmniej u mnie będzie czysto. A jak ktoś mówi, że to nie ma sensu, że coś tam, że gdzieś tam, to niech sobie tak mówi. Ja sobie sprzątam i wiecie co? I jest mi z tym dobrze. I chyba o to chodzi, nie? Żeby było nam dobrze. O Jezus, padnę zaraz. Chodź tutaj. O, dobra. Bo tutaj się kończy. Znaczy, tu się zaczyna brzeg, tak? Czy kończy, nie wiem jak to powiedzieć. Kończy albo zaczyna. Zależy, z której strony się spojrzy. Ja sobie tego troszkę pozbieram. I zniknę. Tutaj nagromadziło troszkę grubszego sprzętu, ale też cholernego styropianu, słuchajcie. To jest dziadostwo. Ale nic. Trzeba też to pozbierać, to co jest. O, tu jest plastik. Plastik. Tu jest nawet pudeczka. O, i pianka jest. Poliuretan. Patrzcie, jaki wyszlifowany, nie? Jak z nadmorza. Pół litróweczka. To leci tam. Styropiany. Okej. Spójrzcie tylko, ile tu jest opałowego naniesione. Kurde, jakie piękne wierzby. Może i wierzba nie ma zbyt dużych wartości kalorycznych, ale jest palna, nie? To się liczy. Darmowa w tym przypadku. I to też się liczy. O kurde, wiecie co? Nawet deski są. Patrzcie, jaka kantuwa piękna. O. A, tu jest pięknie opałowego. Co chciałem powiedzieć? Tam nie schodzę. Szkoda mojego zdrowia i życia. Tu pozbieram tyle, ile mogę. O, tu nawet styrodur. O, to nie jest tanie. Ile mogę, tyle pozbieram. Tam nie schodzę, bo to jak mówię. A woda i tak opadnie, to ja sobie tam zejdę i pozbieram. Tutaj bober działał. Super. I idziemy dalej. Ładnie tu jest zmielone. Ale nieistotne. Tam to leci na brzeg. A tu, idąc po moim cieniu, widzę taki piękny kąsek styropianu. Mam nadzieję tylko, że tam nie wpadnę. Bo to już by nie było piękne. O, patrzcie, jak tu gałąź się w niego wbiła. Dobra, jak tu już jestem, to jeszcze to. Jeszcze to. Jeszcze to. I jeszcze to. Ale naprute ziemią. Ziemi nie chcemy nosić. Jest po prostu pięknie. Zielono. Cudownie. Wszystko było pod wodą. A teraz tydzień minął. Wszystko się, widzicie. Mimo że jesień, to wszystko się zieleni. Odżywa jeszcze, bo pogoda piękna wróciła. Idę tam jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. Ewunia z Gdańska ostatnio pytała, jak wygląda u mnie po tej powodzi, ile śmieci. No to właśnie, Ewuniu, tyle. Ściskam cię mocno oczywiście. Jest tego znacznie więcej, tylko to wszystko wyjdzie dopiero wiosną. Jak tutaj rdestowce pogubią liście, wiadomo. A ja, wiecie co, pójdę tutaj,
tam, do tego dęba i skieruję się w prawo. Tam jest Starorzecze, z którego jak jeszcze nie prowadziłem kanału, to wywiozłem dziesiątki taczek, słuchajcie, śmieci, głównie szkła z PRL-u, nie? Zobaczymy, jak to tam wygląda sytuacja. Ale to za chwilkę. Siaty na razie tu zostają. Ja pójdę tym ślaczkiem zrobionym przez jakieś zwierzę. Tutaj jest taki zakątek, gdzie jak możecie zauważyć, i czerwcowa nawałnica zrobiła swoje, i powódź zrobiła swoje. Kurczę, niesamowite tu. Muszę uważać, bo nie wiadomo, gdzie nogę można postawić. Tak to wygląda. A tu jest pionowa ściana w dół. 3 metry. O. Także trzeba uważać. Poziom Wisły wysoki. Widać, że ciągle spuszczają wodę. No, to jest to miejsce, gdzie puszki kopałem widłami. To jest wszędzie tu i pewnie będzie masę nowych. Ale to nic, tutaj też masę śmieci wywiozłem z tego tutaj brzegu. Tak wygląda królowa polskich rzek, nieuregulowana. To jest chyba najdłuższa nieuregulowana rzeka w Europie, słuchajcie. Jest dzikość, pięknie jest. No tylko czasem trzeba posprzątać. Ale nic to. Tu zobaczymy, co jest za tym dębem. Widzicie, opałowego jest fest. Dębina tutaj, połamane, konary. Piękny stary dom, pole, no niestety zobaczcie, co z nim jedna nawałnica zrobiła. Szczępy, dosłownie szczępy. Ale myślę, że jak tu przyjedzie jakiś rolnik, to z przyczepą, z Ursusem, to on sobie zrobi z tego pożytek. Bo wiecie, że na wsi bardzo często jeszcze tak zostało, że się nic nie marnuje. Tam nie wejdę, bo za gęsto. Tutaj, jak widzicie, nie wejdę. Tu też było wysypisko śmieci. Ja nie wiem, czy kanał wtedy już prowadziłem, jak je wybierałem, ale ja tu jeszcze muszę wrócić, bo czuję niedosyt. Czuję, że nie wszystko znalazłem. Także obejdę to i zobaczę, jak wygląda Starorzecze. Idąc tropem sarny, dochodzimy do wypełnionego wodą Starorzecza. Ono zazwyczaj jest suchutkie. O, pięknie, powiem wam. Ja stąd wyniosłem tyle śmieci, że to się w głowie nie mieści. Jestem z tego bardzo dumny. Ach, torby stawiamy. Ciekawe, czy są tu jakieś uwięzione ryby. Tam widzę, puszka jest. Także to podejmiemy, jak woda opadnie. Tu wszystko to było jedno wielkie śmieciowisko. Jakieś 5 lat temu to wszystko wybierałem, woziłem taczką. Mina, bo ja przez okno obserwowałem, mina panów, którzy przyjeżdżali po szkło i dostawali ode mnie 17 worków stuczki, powiem wam, bezcenna. Sójka się drze, akurat o sójkach mówiłem, że lubi żołędzie, żywi się żołędziami. O, właśnie, uciekła. No i dobra, obejdę jeszcze to Starorzecze i pójdę tam, gdzie tam dalej wykopki prowadzę. Zobaczymy, co tam jest. A tu w ogóle... teraz sobie przypomniałem. Z wykrywaczem, jak byłem, szukałem kolejnych wysypisk, to tu pod ziemią znalazłem wysypisko i o nim zapomniałem. Teraz sobie przypomniałem, także trzeba je namierzyć po raz kolejny i odkopać. Jedno jakieś tam się ostało. O, i sójka się drze. A wiecie, czemu ona się drze? Bo ona mnie widzi. To jest alarm taki leśny. Jak sójka kogoś zobaczy, to się drze i alarmuje innych, że jest intruz albo drapieżnik w rejonie. O Jezu, ale wpadłem w tą trawę. Ciężkie są warunki, ale stabilne. Idziemy. A ja głupi kopaczkę wziąłem. A tu zobaczcie, co tu się robi. To sobie położymy, bo się nie przyda. Tak to wygląda. Tu pod tym drzewem znalazłem tą, to kółko od taczki i kołowrotek, czy jak to się tam nazywa, od roweru. Wszystko jest ten. Także tam jest dobre 2 metry głębokości. A to oznacza, że nie pokopiemy dzisiaj. Ale zawsze możemy poszlajać się troszkę po brzegu jeszcze, nie? I czegoś poszukać. A nuż się coś znajdzie, jakieś śmieciuchy, jakieś plastiki, skoro na wykopki nie ma szans. Także no tu jest, powiem wam, taka gęstwina,
Wygląda to notabene bajecznie, nie? Spójrzcie. Normalnie prehistoria, coś pięknego. Albo wiecie co, spróbuję to obejść, tam zajdę. Może się uda. Wydawałoby się, że raj dla wędkarzy, no po prostu raj dla wędkarzy, nie? Tylko nie wiem, czy tu ryby przyszły razem z wodą, czy nie. Tego nie wiem, nie łowię. Wiem tylko tyle, że tu jest jakaś droga. A tu jest aluminium, słuchajcie. I widać, że to z powodzi, bo o, ze szlamem w środku jeszcze. Także zabieramy. Wszystko jest podmokłe. A opałowego, tu widać jak woda niosła, fajnie osadziła. Opałowego to tu jest tyle, moi kochani, że tego byście nie przepalili nigdy. O, spójrzcie na to. Jaki piękny dąb. A dąb to się fajnie pali. A tam jest jeszcze jeden dąb. O, dębina. A, bo to z tego jego mościa. No, ten to sporo widział w życiu. Ciekawe. Idziemy zobaczyć. Tu jest dąb złamany jak zapałka. Tutaj wycięty, zabrany. A, strzyżak sarni mnie zaatakował. Tu dopiero jak liści nie będzie, to będzie obraz, ile tu jest opałowego. Na razie to liście wszystko skrywają. Zobaczcie, tu są osiki. Osiki to było drzewo na zapałki. Z osiki mokrej, w dodatku świeżo ściętej, robiło się zapałki. Ale już się nie robi. Pięknie. No zobaczcie, tu nie ma całego drzewa praktycznie. Niesamowite. A tu dochodzimy do ambony myśliwskiej. No, stoi. Z jakąś nagle, nawet kartką przyczepioną. Ale wiecie co, my się tu zagłębimy. Ja mam już tylko jedną taszkę. Dwie zostały tam, bo już nie było sensu ich smyczyć, ponieważ pełniutkie. Także zobaczmy, co tutaj słychać. Czy są tu jakieś śmieciuchy? Nie, jedynie ślady bytowania zwierząt. Ale to dobrze. Tu jest taki ładny napis. Urządzenie łowieckie, nieupoważniony wstęp zbroniony. No ja tam wchodził nie będę, bo nie mam tam czego szukać. Taka konstrukcja. Ale za to idę tu zobaczyć. Spójrzcie. Kolejny dąb. Powalony. Kurde, jaki to był żywioł. Jak tu takie dęby leciały. Wyobraźcie to sobie. Ja to przeżyłem. Naprawdę było grubo. On się tu zwalił notabene na... Nie wiem, na co on się tu zwalił, ale na coś się zwalił. Taki kolos, słuchajcie. Niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Tu też coś było. Myśliwskie. To jakiś karmnik. Azbestem przykryty notabene. O, a tu już się woda zaczyna. Starorzeczu. I no śmieci brak. Co jest oczywiście pozytywem. Przynajmniej na razie jest ich brak. Ciekawie to wygląda. A to jest lipa. Ale lipa, by ktoś powiedział. I tu panów myśliwych z koła łowieckiego, nie wiem jakiego, ale tutejszego muszę pochwalić. Bo bywały takie ambony, o, kormoran przyleciał, bywały takie ambony, że no wstyd po prostu, tyle alkoholu, tyle wszystkiego wypite, a tutaj czyściutko, tu śmiecia nie uświadczycie, słuchajcie. Normalnie śmiecia nie uświadczycie, także jest spoko. Jeszcze jeden kormoran, a tu za tymi rdestowcami Wisła płynie znowu, ale ja już się nie będę tam przeciskał. O, leci. Kormoran. Fruch. Dobra. Słuchajcie, nic tu po mnie. Jest pięknie, jest dziko. Wiatr szumi. Gdzieś w oddali słychać, jak jakiś Ursus pracuje. Coś robi na polu. Jest po prostu genialnie. Zastanawiam się, czy tutaj do dzików strzelają, bo przyznam szczerze, jak mieszkam tu 5 lat, raz widziałem dzika. Tak, raz. I to był jeden jedyny. Nic więcej. Patrzcie, jakie tu mają słupki takie betonowe, specjalistyczne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Widzicie to? Że drewno nie jest wkopane w ziemię, tylko o, coś takiego. Krzysiek by się mógł wypowiedzieć. Czy u niego też takie są pod namysłowem? Pozdro Krzysiek oczywiście.
Tutaj widzicie taki, nie wiem, czy to jest specjalnie zrobiony taki kwadracik, prostokącik, żeby tutaj, nie, tu jest jakiś popląd posadzony, koniczyna tu jest posadzona. Także, dobra, ja wracam, z wami się żegnam, trzymajcie się, papaty. Dwie siatki pełne, jedna tylko tyle, ale to jest akurat pozytywne. No to jeszcze raz. Dzisiaj taki odcinek krajoznawczy. Jest super, takie spacery polecam każdemu. Ja jestem mokrutki, bo niby jest prawie październik, ale jest cieplutko. Wiatr jest przezarąbisty, że tak powiem. I chyba jeszcze sobie jakąś gałązkę wezmę, bo wiecie, że luźnych przebiegów nie wolno mieć. Do ognia się wrzuci. Dobra, trzymajcie się, papaty.